Hej wszystkim, z tej strony Jaju i jak możecie wiedzieć, prowadzę serię sekretnych zmian oraz przecieków do danej aktualizacji. Ostatni odcinek dotyczył sekretnych zmian w patchu 5.30, a dzisiejszy będzie trochę odbiegał od standardowej formuły. Epic Games robi coś takiego jak Dev Update. Są to odcinki, które pokazują część następnego patcha i właśnie dlatego dzisiaj pokażę Wam, co się zmieni w tej oto aktualizacji. Pokażę Wam zmiany, a tak bardziej to takie przecieki, o których już jest nawet głośno. Pamiętajcie, aby zostawić suba oraz łapkę w górę, jeżeli materiał się Wam spodoba, ponieważ walczymy o 40 tysięcy, a być może nawet 45 tysięcy do końca września. Bardzo mi zależy na osiągnięciu tego celu, ponieważ razem z Wami chcę tworzyć ogromną społeczność, a bez Waszej cegiełki będzie to po prostu niemożliwe. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Pierw zacznijmy od takich rzeczy, która według mnie jest najmniej ciekawa, ale warto o niej wspomnieć, ponieważ wiem, że jest tutaj wielu fanów różnych trybów Fortnite. Mianowicie, twórcy zapowiedzieli nowy tryb, którego nazwa to burzowe zniszczenie. Jak możecie się domyśleć po samej nazwie, tryb ten będzie polegał na tym, że burza będzie wpływała na nasze budowle, a mianowicie to je uszkadzała. Niestety, tryb ten nie będzie działał tak, jak się tego spodziewałem. Destrukcyjna siła burzy będzie ujawniała się wyłącznie w końcowych fazach meczu, kiedy to obszar wolny od niej będzie naprawdę niewielki. Wpłynie to na dynamikę oraz sprawi, że końcowe pojedynki będą bardzo szybkie. Jak to określili twórcy, burza będzie miała wpływ na mniej niż 10% meczów, a więc średnio co 10 gier na tym trybie byście zauważyli jaką zmianę. Według mnie bardzo dobry pomysł, jednakże powinno to być o wiele bardziej rozbudowane. To na tyle z tej nowości, a więc lećmy dalej. Kolejna wiadomość powinna zasmucić niektórych graczy, a właściwie to tych, którzy już potrafią bardzo dobrze strzelać. Mianowicie, rewolwer zostanie odesłany do skarbca, jest to kolejny item, który wypadnie z gry i kolejny do naszej serii o usuniętych przedmiotach z Fortnite. Pamiętajcie moi mili, że najprawdopodobniej powróci on w niedalekiej przyszłości, ale ze zmienioną formą. Broń ta może być skutecznie używana wyłącznie przez naprawdę doświadczonych graczy, a jak dobrze wiemy, Epic Games stara się, aby ta gra była przyjazna dla nieobeznanych. Twórcy wspomnieli także, że w sezonie 6 wiele innych przedmiotów zostanie odesłanych do skarbca. Jednakże na chwilę obecną nie mamy więcej informacji, a więc lećmy dalej. Zmiany, które Wam teraz przedstawię, są według mnie najważniejszymi, ponieważ bardzo wpłyną na rozgrywkę. Pierwszą rzeczą, o jakiej była mowa, to nowy mobilny item, czyli taki, który pomaga nam poruszać się po mapie. Jestem w 100% przekonany, że takim przedmiotem będzie kotwiczka, o której wspominałem w wielu moich poprzednich materiałach. Idąc dalej, zostanie zmieniona klasa rzadkości C4 z rzadkiego na epicki, aby zobrazować siłę destrukcji tego przedmiotu. Zostanie zmieniona także częstotliwość występowania niektórych itemów oraz zwiększona ilość maksymalnego stakowania. Mianowicie bomby taneczne będą wypadały w ilości sztuk 2, a duże potki będziemy mogli stakować aż do 3 sztuk. Jednakże to nie wszystko. Gracze wyhaczyli, że nowy budynek na Tilted został już odbudowany i jest to najprawdopodobniej sklep rybny albo rybacki. Inną zmianą, jaką wyhaczyli gracze, są klasy rzadkości przedmiotów. Na gameplayu pokazanym przez Epic Games możemy ujrzeć, że podwójne berety oraz USP będą występować jako niebieskie itemy, albo do ich obecnego poziomu rzadkości zostanie dorzucony jeszcze ten. Twórcy naprawdę się starają i to nie koniec przecieków, o których mam zamiar Wam powiedzieć. Epic Games planuje dla nas nowe wydarzenie zatytułowane jako Wysokie Stawki. Razem z nim otrzymamy nowy tryb Ucieczka, zestaw dzikiej karty oraz wyzwania właśnie tego trybu, co do zestawu i zadań. Za ukończenie ich otrzymamy najprawdopodobniej nowe graffiti, zbierak oraz punkty doświadczenia w ilości najprawdopodobniej 5000. A co do samego outfitu, będzie on możliwy do kupienia w sklepie razem z plecakiem oraz lotnią. Dodatkowo będziemy mogli zmieniać maskę skina, jak to jest w przypadku przybysza. Super opcja, dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli utworzyć drużynę złodziei, która będzie teoretycznie składała się z 4 różnych członków zespołu. A co do trybu, jak możecie zauważyć, widnieje na nim lama, a jego nazwa to ucieczka. Być może otrzymamy specjalne pomieszczenie, które będzie swego rodzaju death runem, który możecie znać m.in. z gry Counter-Strike. Według mnie fajnie jakbyśmy dostali tryb w rodzaju Paydaya, a całe to wydarzenie było crossem tych dwóch gier. No i to byłoby na tyle z tego omówienia. Niestety wczoraj byłem bardzo zabiegany oraz miałem naprawdę masę problemów na głowie, przez co nie mogłem dla Was tego nagrać. Bardzo chciałem przedstawić Wam moje zdanie,
oraz pokazać Wam wszystko w szczegółowy sposób. Podobny odcinek nagrał przede mną Ernest, także link zostawiam w opisie. Zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeżeli materiał się Wam spodobał, a ja tymczasem życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i cześć!